Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Little Hope. Ciekawostka, jest to pierwszy odcinek tegoż horroru, który nagrywam w takich godzinach bardziej horrorowych, bo jest za 15:11, jakoś tak dzisiaj wyszło po prostu, że no tak mi się dzień ułożył. Nie powiem, żeby to jakoś specjalnie klimat mi robiło, bo nadal świecą mi dwie lampy prosto w twarz, więc no ciemno ani strasznie tutaj nie mam. Ale jakby mam takie poczucie późniejszej godziny, więc mam nadzieję, że nie będę się za bardzo darł, bo jest cisza nocna. Tak czy siak, zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Powoli, powoli zbliżamy się do końca gry. No i zobaczymy, co nas tutaj jeszcze czeka. Mówiliście mi, że generalnie staram się nie czytać dużej ilości komentarzy pod tą serią, bo obawiam się troszeczkę spoilerów, mimo iż mi piszecie różne, różnorakie rzeczy. Niektóre z nich dotyczą właśnie rzeczy troszeczkę spoilerowych, zauważyłem. Nie złapałem jeszcze niczego potężnego, ale... No, ale staram się raczej unikać waszych komentarzy, dlatego widziałem, że czegoś tam nie podniosłem w muzeum, coś ominąłem, coś rzekomo ważnego, no ale nawet jak ominąłem, to trudno. Kto przeżyje, ten przeżyje. Tilly Johnson's House. Przetrzyjmy to w takim razie, co my tu znajdziemy. Okej, okay. Ten dom... Ten dom tutaj był domem Tilly Johnson, która osławiona za jej gotycką nowelę Tract of the Tethered została tajemniczo, znaczy w tajemniczy sposób zginęła i została odnaleziona w swoim domu w 1858. Tilly Johnson, coś mi mówi to Tilly, ale nie jestem pewien, zapewne któraś z tych postaci nazywa się Tilly. Tych flashbackach tej przeszłości, które mamy okazję obserwować, ale jak jest dokładnie, to no nie jestem pewien. Tutaj po drugiej stronie mamy też coś interesującego. O, proszę bardzo, stolik ukryty. A na nim co? Coś ciekawego? Jest, dobrze. Przewidzenie przyszłości, to mi się podoba. Też ten obrazek już taki mniej pocieszający. O Jezus! Okej, okay, dobra. Koleżka bardzo bliski bycia nabitym na... Siri, weź się zamknij, nie mam zamiaru z tobą teraz rozmawiać, cicho. Muszę zdjąć ten zegarek, bo będzie mnie tutaj męczyć ta Siri. Okej, okay, dobra, czyli Daniel potencjalnie może być narażony na śmierć przez nabicie na pal. Znaczy, przepraszam, jakąś dzidą, ale dlaczego? Czy on też jakoś tam został zamordowany w przeszłości w związku z dzidami? Nie wiem. Tutaj coś o jakiejś wojnie jest. King William's War. Jakaś masakra, ktoś został wzięty do niewoli. Dobra, Purytanie świętowali commencement jakiś w 1690 roku. Armia Francuzów i India zaatakowała paląc domy. Niektórych wzięto, widzę, do niewoli, niektórzy zostali zabici. No troszeczkę powalone, nie jestem pewien, jak duży związek to ma z tym wszystkim, co my tutaj teraz przeżywamy, jeżeli chodzi o te duchy. No ale mam wrażenie, że w jakiś niewątpliwy sposób musi to być ze sobą połączone. Daniel, słuchaj, ty będziesz sobie tam tak siedział, czy jakby idziesz ze mną? Halo, kolego. What? O nie. Co się właśnie odjebało? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Oh fuck me. Tylko mgła. Only fog. Gdzie ja mam iść? Gdzie ja jestem? Wyszedłem z tej mgły. Gdzie jest Daniel? Ja pierdolę. A się wystraszyłem. Hopie! Weź, że może nie oddalaj się ode mnie, co? Byłbyś taki miły? A się na moment krótki obsrałem, że już po prostu zaraz mnie wrzuci do czegoś straszliwego. Chodźmy może przed siebie, co? Coś tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego? A może przypadkiem zawróciłem? O, ta się chce teraz pogodzić z Angelą, tylko że Angela wpadła do kanałów. Nie mam szczerze mówiąc zielonego pojęcia, czy ona jeszcze z tych kanałów wyjdzie. Coś tam spieprzyłem w tym quick time evencie. Czy to wpadnięcie do kanałów to był wynik tak naprawdę tego, że ja spieprzyłem, czy i tak by wpadła do kanałów, a potem się zobaczy, co się będzie działo? Nie mam zielonego pojęcia. Co my tutaj mamy? Coś tutaj zamknięto, bo zostało przejęte przez bank. Okej. Jakiś welcome center. Coś do witania gości ewidentnie. No dobra, tutaj no ewidentnie to miasto od pewnego momentu już bardzo cienko przędło. Tutaj długi, niedługi, cały czas jakieś nieprzyjemne rzeczy się działy. Tutaj widzę, chyba czeka nas wejście do lasu, bo tam mamy drogę zamkniętą, co? O Jezus Maria, Carver, this woman must pay. O Jezus Maria, Carver to był ten ksiądz.
Nie podoba mi się to, co tutaj słyszę, ale chyba nie mam innego wyboru, jak po prostu iść przed siebie. Wiecie, co jest najgorsze w tych grach z wyborami? Że ja mam wrażenie, że strasznie wszyscy wy jako widzowie polegacie na mnie, żebym dokonywał wyborów właściwych i przeszedł tę grę najlepiej, jak tylko umiem. Ale niektóre po prostu rzeczy, które ja pominę, przeoczę, co jest dla mnie niestety standardem, sprawiają, że nie jestem w stanie tych gier ukończyć tak perfekcyjnie, jak wy byście pewnie chcieli. Tak, ona powiedziała, że musimy przejść bokiem, więc chyba nie ma innej opcji. Chodźmy do wnętrza lasu zatem. Cyk, pyk, myk. No, tutaj? A nie, dobra, do tego wcześniejszego przejścia. O, tak. To, do którego się zbliżyłem i słyszałem głos księdza z przeszłości. Zajebiście. Tego właśnie potrzebuję. Wszystko się ładnie nagrywa, tak. Mam ostatnio paranoję, że coś się będzie źle nagrywało i ciągle zerkam. No, dobra. Latarnie się świecą. Nie jest na razie aż tak źle. Jest dość jasno. Ja się czuję całkiem dobrze z tym, co się tutaj dzieje. Jeszcze nic strasznego nie ma. Egzamin. Execution site. Dobra. Co było tutaj? Spróbujmy przeczytać. Dobra. Tutaj były jakieś wykopaliska archeologiczne w 1955. Znaleziono warstwę pyłu i fragmentów kości. Okej. Okay. Mhm. Dobra, czyli tutaj byli chyba... Tak, dokładnie. Tutaj, dokładnie w tym miejscu palono ludzi oskarżonych o właśnie bycie wiedźmami i tak dalej. Dlatego są właśnie kawałki kości i ten pył. To są po prostu spaleni ludzie. Fantastycznie. Świetnie. I to wygląda jeszcze jak jakiś taki mini plac zabaw. Zajebiście fajnie, tak? Dokładnie tego potrzebowałem. Plac zabaw, na którym palono ludzi. Ale czy ja powinienem był pójść tutaj? Czy może faktycznie dobrze poszedłem wtedy? Tylko tutaj można było odbić i znaleźć ten sekret. Nie jestem pewien. Wróćmy w takim razie na tą drogę. Zobaczmy, czy tutaj dam radę w końcu przejść, czy nie dam radę przejść. Tam jest takie przejście, które ewidentnie wygląda, jakbym dał radę, tylko tak, no dam radę tam przejść, tylko to źle, jakby kamera się obróciła w taki mega beznadziejny sposób. Ty, Daniel, mordo, mógłbyś? Ty, no typ nie chce za mną iść po prostu. Znak tam obczajasz? Co takiego na znaku się znajduje? Dawaj, dajże tam też chcę popatrzeć. Co tu jest napisane? Viewpoint ahead. Zajebiście. Mógłbyś łaskawie? Dobrze, dziękuję. On normalnie chodzi swoimi własnymi ścieżkami. Mamy się trzymać razem, widzisz tutaj? Stay close to Daniel. To jest twój wyznacznik misji, chociaż to bardziej on się opierdala. Ja idę przed siebie, a on zostaje jakoś dziwacznie z tyłu. Dobra, tutaj muszę wejść i tylko odbić bardziej... No właśnie tutaj, ja tego nie zauważyłem wcześniej. Mhm. O, świetnie, miałaś taką oponę w dzieciństwie. To nie oznacza nic dobrego. Czy to ta sama? What's up? This is impossible. I know those markings. Okay. This is my old tire swing. To chyba jest ta sama opona. Hey, hey, it's okay. It's okay. O Boże. It's not okay. You don't get it. See these stars? I painted them onto this tire with my dad. When I was 10 years old. Aha, to ona namalowała te gwiazdki z tatą, jak miała 10 lat. Yes, I'm sure this is my tire swing. How come it's out here? Mieszkałaś w Little Hope, tylko nie pamiętasz? I believe you, okay? So what does it mean? Fuck this place. To wiadomość dla mnie. Paranoja czy wściekłość? Jebać to miejsce. Fuck this place. Hey, hey, look at me. Look at me. We're getting through this. Okay? Together. O mój Boże. Kurwa, on ma taką dzidę w łapie. O, jajaj. Jezus Maria, oczywiście. Mary, widzę, nas wciągnęła. Kogo oni tu wieszają? A to odpowiedniczka Taylor, Tabitha. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. Mhm. I on skazują za tą lalkę. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Mhm. Szybka akcja. Widzę, że tutaj dość brutalne było to wieszanie, bo ją podnosili z ziemi zamiast spuszczać na dół. Who has been led astray by the devil. And do with it as you will. Aha, widzę, że odpowiednik Andrew niezbyt pochlebnym wzrokiem na nią spojrzał. Ksiądz oczywiście znowu do tej dziewczynki idzie. Bearing updated. Tutaj Mary deliberately to watch her sister.
Okej, okay, specjalnie się odwróciła, żeby patrzeć, jak jej siostra jest wieszana. Boże! A jeżeli chodzi o Taylor, to może tak średnio znieść widok jej własnej sobowtórki, która, kurwa, właśnie wisi na łańcuchu? O Boże. Ale nie, jak ta została powieszona, to w takim razie to, co nas po nas idzie z tą dzidą tutaj, to... To nie jest związane z tym. To nie jest chyba związane z Taylor, tylko z Danielem. Czy jego postać została, kurwa, nie wiem, przebita jakąś dzidą? No, mam nadzieję. Ale to gówno tam cały czas stoi za nami, chyba, nie? Oj, zdecydowanie tak. Oj, 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 oj. Dobra, widzę, że dalej ją kontrolujemy. A nie, jego teraz kontrolujemy, okej. Okay. On ma tą latarkę, aczkolwiek nie jest jakaś zbyt potężna. Oj, oj, oj. No dobra, coraz więcej rzeczy się dowiadujemy. Wszyscy nasi sobowtórzy pewnie w przeszłości poumierali. Ja cały czas teraz sobie wspominam słowa, które wcześniej mieliśmy okazję usłyszeć od kuratora. Ktoś w ogóle tam spekulował z was w komentarzach, że kurator, nie ma tego potwora, jest reprezentacją śmierci albo śmiercią we własnej osobie wręcz. I tam było dość długie wytłumaczenie, dlaczego tak uważa. Jest to opcja, jakby miałoby to sens w kontekście tych wszystkich opowieści, ale pewności oczywiście nie mamy. Dlatego też słowa kuratora, że każdy musi zmierzyć się... Oj, koteł. Każdy musi się zmierzyć ze swoimi demonami. Więc mam wrażenie, że każdy musi jakby... O Jezus Maria, dobra, to chyba jednak jest ta cała Tabita. Powieszona do nas szybuje. O kurwa. Uciekać czy się schować? Kurwa. Dobra, dobra. Trudne pytanie. Dobra, spróbujmy się schować. Do tej pory chowanie całkiem nieźle działało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tylko tego nie spierdolę. Nie mogę tego spierdolić. Zamykam się. Po prostu nas ominie? Czy teraz będziemy spierdalać? To zdecydowanie jest Tabita. I ona idzie po Taylor. Co, my obok niej przebiegniemy? O Jezus Maria, szura tymi palcami. Kurwa, biegniemy. Quick time eventy, jak nic. Dobra, dam radę. One nie są takie trudne. Gorzej, jak trzeba będzie najechać na jakieś konkretne miejsce gałką i kliknąć trigger, to mi gorzej wychodzi. Dobra, biegnie Taylor. Y. X. Dobra, przeskoczyła. Zjechała na dupie. Biegniemy. Tamta się zatrzyma na samochodzie. Nie, ona już jest kurwa tutaj. Czy my przebiegliśmy jakby obok niej? Nie patrzę, co się dzieje, patrzę tylko na przyciski. Nos mnie swędzi, kurwa, akurat teraz. Naprawdę? Ale pokrzywiona szyja, Boże! Dobra, wracamy do niej. A! Dobra, przeskoczyła jednym pięknym susem. O, te palce są przerażające, jak się ocierają o ziemię. A! Nice. Coraz mniej czasu mam na te przyciski pieprzone. Dobra, wracamy do niej. A! X! Ta ciągle na dupie zjeżdża z czegokolwiek, po czym przeskoczy. Dobra, udało się. Chyba się udało. O, Jezus Maria, co za sytuacja, Boże! Nie podoba mi się to. Fearful wzrosło, ale trudno, żeby Fearful nie wzrosło po takiej pojebanej akcji. Taylor? Taylor, dobra, oni się słyszą, niedługo się pewnie spotkają zatem. Taylor! Is that you back there? Okej. O Boże, jedyny. Kurwa, biegiem do kościoła! Jezus Maria, idzie ta powieszona suka. O! Hej, to Vince. Dzień dobry. Come on, move it! Hey! Run! Get inside!
Co jest? On w ogóle wydaje się mieć to w dupie. On się kompletnie nie przejmuje tym demonem, mam wrażenie. Nie, pierdolę. Kurwa. Dobra, nie, jebać, nie strzelam. Pamiętam, co powiedzieliście i mi pisaliście też w komentarzach, że ta broń może przynieść więcej złego niż dobrego. Widzieliśmy Premonition, w którym ona jest przystawiona do głowy tego typa. Znaczy tego kierowcy. Ja wierzę, że Angela nadal żyje. Proszę, żeby żyła. Czy Vince tam został? Mówiliście mi, że jak będę miał okazję strzelić z broni, to powinienem się porządnie zastanowić, czy powinienem. Aj, dałem radę, dobra. Ale na to takie masywne klikanie, to muszę naprawdę zmieniać mój chwyt, bo inaczej to się źle skończy. Hej! Ty, no na pewno go to coś nie chce teraz dojebać, skoro jakby on tam jest sam. Okej? The old guy's lost it. O Boże, nie wiem. Spróbujmy to. The old guy's lost it big time. Good thing he's outside. I know you're inside. What in God's name is he up to? He's gonna lead that thing straight to us. He doesn't get how much trouble we're in here. What the hell is going on in there? You need to get away from here. Go before it's too late. Czekaj, co tak się drzesz na niego? Now let me in. Czekajcie, właśnie czemu my go nie wpuścimy, skoro jakby nic go tam nie napierdala, to czemu nie? Możemy obczaić przez dziurkę do klucza, coś się tam dzieje? Help us get out. Dobra, pomóż nam się stąd wydostać. No dobra, okej. Okay. Pójdzie po pomoc. Zajebiście w sumie. John jest naprawdę... ma jakieś problemy chyba z agresją. Bearing updated. Co to się stało? Vince upewnił Andrew, że pójdzie po pomoc. No dobra, jakby to jest duży plus, tak mi się wydaje. Nie chciałem do niego strzelać, ponieważ tutaj jest jeden bardzo jakby stały motyw. Te demony, tak samo jak powiedział kurator, atakują tylko i wyłącznie tego, z kim są związane. Troubled. Dlaczego nas szukają? Whatever the hell they are, coming after us. I wish I knew. Maybe then we'd know how to stop them. I'm no danger to Mary. David? Professor? Andrew? It's me. I'm next. Mhm. Jak to spokojnie ogłosił, tak? Ja zginę kolejny. Whatever. Made accusations against my double. Sounded serious. Another trial? Not this time. It sure looked like it was heading that way. And the girl? Mary? Yeah. She was there, all right. We secured her. Coś pierdolnęło. Sorry, Professor, I didn't check. That thing is still out there. No dobra, jesteśmy bezpieczni w kościele. Uuu, coś tam spierdala. We have to follow. Dziewczynka? Whoever she is, she's tied up in everything that's happened here. What if you're right? What then? If we can stop her, it could prevent any more harm happening to our doubles. Wydaje mi się, że za bardzo się ten John zafiksował na punkcie tej dziewczynki. A, dobra, myślałem, że oni wychodzą na zewnątrz, a tutaj chyba wchodzą na piętro jakieś. Ona, mam wrażenie, cały czas prowadzi nas do sytuacji, w których dostajemy odpowiedzi na temat tego, co się wydarzyło w przeszłości. Dlatego ja szczerze wątpię, żeby w jakikolwiek sposób to miało być jakby szkodliwe dla nas. Ja myślę, że ona autentycznie chce nam pomóc. Każda z tych wizji dawała nam jakieś spojrzenie w przeszłość, które pozwalało nam lepiej zaplanować to, co robić, żeby przeżyć teraz. Co to, dzwonnica? You out here? A co jeszcze jest, ta dziewczynka to tak jakby troszeczkę nie istnieje, ale mogę się mylić. Wow! O, zajebiście. Super. Jesteśmy na paru metrach kwadratowych, na szczycie dzwonnicy, z której nie mamy jak zejść, bo drzwi się zamknęły. To co? Fuck my life. O Jezus, jeszcze dzwon walnął.
No dobra, co tym razem zobaczymy? Już nawet jakby jestem przyzwyczajony do tego. Co to jest? Daniel z przeszłości? Dziewczynka też tu oczywiście jest. Pains me to say these words, but your punishment today will protect us all. Keep our town safe. Can you spare him? I beg you. This is hard for you, child. But one day you will understand and you will thank me. No nie wiem. Go from this place, Mary. Your pleas cannot reach him. My fate is not a memory you should carry. Who will be my keeper if you are gone? Judge Wyman has instructed Abraham. He will be your keeper. A decision not all are in agreement with. Every man will face his day of judgment. To są te dzidy, on go kurwa zrzuci, tak! O wow, chwycił go! O, i on teraz nie widzi pewnie Daniela i myśli, że ten zawisł w powietrzu. Tak, widzi jakby tutaj wisiał bez niczego. Jakie to jest w ogóle pojebane połączenie, tak jakbyśmy autentycznie... O kurwa, no to tyle, przetnie sznur. Tak, to są te dzidy, to są kurwa te dzidy, to część ogrodzenia. Myślałem, że to jakaś pika pikiniera, nie wiem. Nie znam się na broniach. No zajebiście, to go podziurawiło. O Jezus, no dobra, ewidentnie wiemy jaki los czeka potencjalnie Daniela, jeżeli się to potoczy tak jak ma się potoczyć. Zostanie przedziurawiony, tak samo jak tamta pewnie chciała łańcuchami złapać Angelę. Ta latająca by chciała powiesić Taylor, to ten tego może czekać... Przebicie taką dzidą ogrodzeniową. Ten to pojebany, jakby miał już przed sobą wizję uratowania samego siebie z przeszłości. Ale chuj. Nie no, kurwa, bez przesady, witaj w klubie. Nie no, przykro mi, że musiałeś to widzieć. Fucking witch trials. What's wrong with these people? They killed that guy for no reason. I'm sorry, this is fucked up. Now we know the pattern. Angela was killed after seeing her double executed. Taylor had a narrow escape from that thing. You see your double get it? And you're next. Tak, to prawda, ale czy one podejmują jedną próbę? Czy może... Jo! O kurwa! Jaja sobie chyba robicie. Naprawdę, wisi sobie tak w powietrzu. Nie, tak, zdecydowanie, po prostu zobaczenie jak dubler umiera jest jakby startem pościgu przez demona. What the fuck? Nie podoba mi się to ani trochę, ani kurwa trochę. No, wydaje mi się, że w tym kościele jesteśmy bezpieczni. Dokładnie. It's haunting me and... Dobra, no myślę, że macie rację. Nie bądźmy tutaj aż tak, nie róbmy takiej burdy, nie krzyczmy na wszystkich. You think that's our best move? We are staying in here. No choice. Okay. Maybe you got a point. Perhaps the thing'll get bored and take off. We have nowhere else to go. To co? Przeszukamy sobie kościół teraz zapewne. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się znaleźć tutaj coś kluczowego. Jeżeli naprawdę pastor robił jakieś pojebane rzeczy, to mi się wydaje, że bardzo duży związek właśnie z nim ma miejsce, w którym pracował i żył, czyli właśnie kościół. Co mamy tutaj? Kolejną karteluszkę ze zdjęciem i przyszłością potencjalną, co? Let's go! Czarna dupa! Ty, a z kim on tam idzie? Z Danielem. Okej. Okay. Są w jakichś tych. Wyglądało to jak kanały. Był Andrew i Daniel. Razem ze sobą gdzieś byli. Jeden drugiego jakby wybiegli razem, zamknęli za sobą kraty. Open. Co znajdziemy tutaj? Co to? Zakrystia? Gówno, nie otworzymy.
Ojojoj, no dobra, poszukajmy jeszcze troszkę. Tu, pomiędzy tymi ławkami wszędzie. Już żeście się mnie naopieprzali, ile rzeczy pominąłem do tej pory, dlatego teraz mam zamiar, moje ulubione sformułowanie, całować ściany i znaleźć po prostu każdą rzecz, jaką tylko mogę znaleźć. Szczególnie, że mamy tutaj różne boczne pokoiki, do których mogę włazić. A proszę bardzo, szufladiren! Co w środku? Może jakieś dokumenty, zapiski Carvera? Tego księdza w sensie. A soul divided. Dusza podzielona. W księdze Hebrajczyków możemy odczytać. Słowo Boże z obosiecznym mieczem generalnie. Zwyczajowo używamy słów dusza i duch zamiennie. To są części, które, z których jesteśmy złożeni, ale biblijnie są one różne. Duch to jest nasza siła życiowa. To jest ta część, którą stworzył Chrystus swoim poświęceniem, a dusza to jest to, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. O, okej. No dobra, jakieś zapiski tego... nie Carvera, tylko Carsona, powaliło mi się. Carver, Carson, bardzo podobne. Our spirit is pure when God looks at us, he sees... No dobra, wiele mi tak naprawdę nie mówi ta kartka. Jakieś tam jego zapiski, interpretacje, pomysły i słowa. O, a tutaj co mamy? Bóg nas opuścił! Jak miło! No szczerze mówiąc, patrząc na to, co się tutaj dzieje, to muszę się stuprocentowo zgodzić. Patrzę się cały czas na lewo na mojego OBS-a. Musicie mi to wybaczyć. Co tam, pomiędzy ławkami jeszcze mamy coś interesującego. Tam mamy, widzę, ołtarz. Karteczka jakaś jest na ziemi, ale mamy tutaj labirynt ławek, pomiędzy którymi musimy przejść. Dobra, co? Dwa demony naraz teraz nas ścigają? Fantastycznie. Właśnie trudno powiedzieć, jak te potwory w ogóle operują, żyją i działają. Nie jest to do tej pory jasne. Mam radę przejść pomiędzy tymi ławkami? Tak, próbując sobie skrócić drogę, sobie ją chyba tylko wydłużam. Oj. Dobra, tam jest jeszcze jakaś karteczka. Na pewno chcę unikać wszystkiego, co mi teraz pokaże strzałki, bo nie chcę jeszcze stąd wychodzić. A co na ziemi? Jakieś zagubione kartki. Znowu jakieś zapiski księdza? Parish Newsletter. Dobra. A ostatnio rodzice wyrazili jakieś obawy, że ich nastoletnie dzieci są kuszone przez okultystyczne... Przez kult, w sensie przez okultyzm. Poprzez słowo piosenek, jakieś tam ten, albo jakieś filmy. To widzę, jest z 71. Okej. Aha, że o, to nie jest pierwszy raz, kiedy szatan próbuje opanować nasze miasteczko, kurwa. Za parę lat powstanie Harry Potter i wszystkie wasze dzieci będą, kurwa, zgubione. Będą paliły marihuanę i uprawiały seks analny z przedstawicielami swojej własnej płci. Pójdą do piekła. Nie, tak naprawdę nie to jest tutaj napisane, ale wiecie, o co chodzi. Tak, rodzice muszą dbać o swoje dzieci, wychowanie ich we wierze Bożej, bo inaczej przejebane. Tam mamy jeszcze jakieś drzwi, tak jakbym mógł stamtąd wyjść. Widzę, że jeszcze dam radę tutaj jakąś kartę. Znaczy, coś tutaj jest napisane i mogę to obadać. Egzamin. Przetrzyjmy w takim razie. Ktoś tu jest wykreślony, widzę. Okej. Okay. Pastorzy. Lazarus Burgess. John Carrier. Tom Parker. Joseph Milton. Staram się tutaj... Simon Carver jest tutaj wykreślony, co? Widać tutaj, że on był od 88 do 92, 1600. A, reszta tu jest normalnie napisana, a ktoś jeszcze na dole jest chyba wykreślony. Leonard Carson, a przepraszam, to tutaj Carver to był wtedy, dobrze mówiłem, ale potem był jeszcze Carson, który wydaje się być jakimś jego odpowiednikiem z lat 70? Z tych czasów, kiedy spłonął dom? A to interesujące. Tak jakby tutaj były trzy linie czasowe, które w jakiś sposób są ze sobą połączone. Może te postaci, które spłynęły w domu, też były jakimiś właśnie odpowiednikami tych z Witch Trialsów i w dzisiejszych czasach. Ale powalone. No tak, a tamten było od 68 do 73, czyli idealnie pasuje. Kolejny jakiś taki popierdolony pastor, który po prostu wierzył, że szatan jest w miasteczku i trzeba go powstrzymać. Strasznie powalone. Krótka pauza.
Dobra, możemy kontynuować. Mamy tutaj jeszcze zapewne coś do zrobienia. Chyba wszystko tutaj obadałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Dokąd ja się teraz powinienem udać? To jest moje pytanie. Mogę z tym pogadać? Johnny, panie profesorze! Skoro już mamy tak do siebie mówić, pełnymi tutaj tytułami albo nie tytułami. Andrew, widzę, niezainteresowany. Ci tutaj wow! Okej! Okay. No dobra, coś pojebanego się dzieje w takim razie. I dobijają się nam tutaj, kurwa, zaraz będzie pojedynek z demonami, jak nic. Jak nic. O, Jezus Maria, ale dzida jebła, Boże! O kurwa, no i uciekamy w takim razie, spoko. Jesus, dobra. Daniel, outside church. Co się tutaj, kurwa, dzieje? Czy to jest ten dzidownik? To jest ten dzidownik. Boję się. Boję się w chuj, szczerze mówiąc. Tak, to jest dzidownik. Kurwa, jak nic, Daniel musi się zmierzyć z tym demonem. To nie może paść na Johna. W żadnym wypadku. Musimy mu pomóc. Absolutnie. Trzeba się zmierzyć ze swoimi demonami. Konfront. Robimy to. Quick time event. Walczymy. Mam nóż. Cyk, to się udało. O, tak jest. Ciachnięty. Uskok. X. O, dobra, byłem od razu wycelowany. Kurwa, tak jest. Dobrze, zadziałałem go nożem. To mi się podoba. Bearing updated, ale coś czuję, że ten raczej nie przestanie go ścigać. Bearing updated, muszę to zobaczyć. Dobra, użył noża, żeby dziabnąć demona i uciec z tego. Dobra. Okej, okay, to poszło dobrze. Tym razem lepiej kontrolowałem te pieprzone przesuwanie wskaźnika. O, ale stresik. Maksymalny. O, zajebiście, Taylor zniknęła. Musimy coś zrobić. Ty no, przydałoby się jakoś pomóc, szczerze mówiąc. Gdzie ona jest? Taylor. Gdzie ona biegnie? Z kim? Ona jest z Andrew? Tak, razem biegną. Angeli nadal w pizdu nigdzie nie ma. W stronę mam iść? Kurwa, nie wiem. Dobra, chuj, idę w prawo. Słyszałem go w prawej słuchawce przed chwilą. Dobra, wygląda ludzko. Dobra, okej. Okay. To odpowiedni kierunek. Jesus fucking Christ, za co jakbym wybrał lewo, to co by się tam, kurwa, wydarzyło? Też bym się napierdalał z demonem? Powiedzieliście mi w ogóle, że mogłem dać nóż Taylor, a zachowałem go jako Daniel, tak więc nie wiem w końcu. Bearing updated. Tutaj się udało. Dobra, uciekła przed demonem. Ja pierdolę, więcej szczęścia niż rozumu, autentycznie. Ale serio, tak zastanawiałem się na podstawie czego mam podjąć decyzję, ale w prawej słuchawce słyszałem, jak chyba John krzyczy. We gotta keep moving. Can't stop. No, wait. He needs a break. Forget it. Those things are coming after us, not you. We can't hang around. Nie no, kurwa. Jebać to. Musimy się trzymać razem. I mówię to od samego początku, kurwa. No autentycznie, jak demon zaatakuje, to ewidentnie da się go nożem zatrzymać. Traits updated. O, jakie traits? Co mu się odblokowało? Irritable, dismissive, indigent, aggressive, irritable. Nie wiem, co tutaj teraz jest. Co te, kurwa, kłódki oznaczają? Wszystkie są zablokowane. Zablokowane są chyba te, które miałem wcześniej? Nie wiem. Nieważne. Będzie jak będzie. We should rest here for a while. Wow, mamy chwilę spokoju, to niespotykane, szczerze mówiąc. You asleep? That's impressive. I wish. No way I could get any shut eye after what went down tonight. Would love to, though, I'm beat. No niewątpliwie wszyscy tam już są na absolutnej granicy swoich możliwości.
Jesteśmy tu uwięzieni. Fog has us surrounded. There's no way through. Jakoś musimy to rozwiązać, ale na razie nawet nadal nie mam pomysłu jak. Where the fog is coming from. I think the kid, Mary, is the key to finding a way through it. Getting to Mary, stopping her might help. Sure, okay, but what about the other kid? The one that keeps running from us. Mary and her are connected somehow, I'm sure of it. Maybe the other girl is trying to lead us somewhere. Oto to. Where? I don't know. Maybe to a place we can stop all this. Everything feels out of control. I don't think there's anything we can do at this point. Mary's the key to everything that's happened. The trials, the executions. Sure, but how are we supposed to stop her? Not even sure she's real. Too late for us to do anything now. Fat it. This is over. Musimy spróbować. We have to try. Jasne, jakby, no, bez przesady. Zginiemy to zginiemy, ale nie bądźmy pizdami i nie poddawajmy się teraz, nie? Mary's the key to this. I'm certain of it. Ale hej, przynajmniej dzięki moim decyzjom dialogowym nie mówi już, że to ona jest zła i ona jest odpowiedzialna za to. Jak tam Bering, który... Dobra, Andrew powiedział, że ona jest tylko dzieckiem. We see her again. We do whatever is necessary. O Jezus Maria, naprawdę nadal? What's that? Shh. Hell no, that thing is back to finish me off. Mamy broń. Wait for it. Nie, no dobra, dobra. Jakby po raz kolejny wydaje mi się, że nie powinniśmy strzelać, kurwa, bez większego powodu. Tak, to jest dobry motyw. Chopie, jak tu przyjdzie, to wtedy kurwa strzelisz, okej? Okay? Deal? Ale bejcior to był, kurwa! Angela żyje, mówiłem wam! Kurwa, pogers. Never thought I'd see you again. I was sure you were gone. We thought. God damn, Bering updated. Dobra, Andrew nie strzelił i nie zabił Angeli. Kurwa, to jest wszystko zasługa jednego komentarza, żebym nie strzelał, jeżeli nie mam pewności, że strzelam z dobrego powodu. Pieprzony rewolwer, mogę go w ogóle nie brać. Więcej problemów, kurwa, powoduje niż czegokolwiek innego. No one messes with you. For sure. You are one tough lady. So the whole crew is back together. You rounded everyone up. Good job. Jak ona się wydostała z tych kanałów, chciałbym się dowiedzieć. I dlaczego było słychać, jak ona krzyczy? Right now, our priority is getting you safe. Let's go. Ten to w ogóle na profesor cwaniaczy, tak jakby on tutaj w ogóle baja bongo, nic mu się miało nie stać. The thing that chased after me was horrendous. Now you're telling me there's more of them? Oj tak, byczku. You okay without your glasses? I most certainly am. There is plenty here I don't want to see. Ja wiem, że stara głupia to jeszcze ślepa. Good. Okej, dobrze. Tyle dobrze. Chociaż to mnie cieszy. I heard it. Sounded close too. Just gotta keep moving. O Jezus Maria, naprawdę zero spokoju tutaj mamy. God fucking damn it. Ile czasu już mamy? 38 minut. Jeszcze mamy chwilę. Kolejna dziurwa. Let me help you down. Nie podoba mi się. Angela też pamięta, że jak ostatnio wlazła do dziury, to był zły pomysł. Och, miłość się między nimi rodzi. Zakazana miłość pomiędzy profesorem i jego uczennicą. Oh, fuck me! Jezus Maria, oczywiście. Przyszedł dzidownik. Tak go będę nazywał. Dobra, quick time eventy. Ten kurwa nie może oddychać. Ale mam wrażenie, że po tej akcji pod kościołem, kiedy Daniel musiał ratować profesora, to one jakby nie są zbyt... nie wybrzydzają zbytnio w kwestii tego, kogo mają zabić. Andrew, Dirt Trail. O Jezus Maria, teraz ich szukać musimy, co? Ja! O! A!
Dobrze, że mnie ostrzega, kiedy będę musiał kliknąć. Mogę się skupić na chwilę przynajmniej. A! O kurwa. To było mega szybkie. Super, jestem sam we mgle. Zajebiście. Tego potrzebowałem. Jada. Spędzi mnie brew? Okej. Okay. O! Daniel? Daniel i Angela! To chyba... Nie, to Taylor! O mój Boże! O, świetnie! Muszę wybrać jedno! Ich, kurwa, dobra! Chuj, wybieram tego! Nieważne! A, nie wiem, czemu jego akurat wybrałem. Wydaje mi się, dlatego, że ostatnio znalazłem kartkę mówiącą, że jego przebije ta dzida. Ja! Ale znowu, kurwa, więcej szczęścia niż rozumu. Tutaj pokładam nadzieję w to, że po prostu dobrze wybrałem. A! Kurwa, dziabnął w nogę. Ty, co on ma w klacie? Wydawało mi się, jakby miał dziurę. Jezus, on... A! Dobrze, udało się! Jezus Maria, na czas tam dojechałem. Nie przegiałem, nie przesadziłem, nie przejechałem i trafiłem. Ja pierdolę, jak on dziwnie chodzi, opiera się o tą dzidę. Bearing updated. Dobrze, to było to. To była absolutnie ta scena wbijania dzidy w Daniela. A co z Taylor, kurwa? Razem biegnijcie ją ratować teraz! Jej jeszcze nie udusiło. Pyk! Mam to! Kurwa, ona jęzorem ją chce złapać. Jak w Left 4 Deadzie. Dobra, mamy to, udało się. Kurwa, ciekaw jestem. Jakby obstawiam, że gdybym wybrał Angelę, to bym najpierw uwolnił ją, a potem Daniela? Nie wiem, kurwa, nie wiem. Ale mi serce wali, Boże. Chad, graliście w... Boże, Chad, kurwa. Ludzie, graliście? Jakby, co by się stało, gdybym wybrał Angelę? Co by się stało, gdybym jako Taylor przedtem poszedł w lewo? Kurwa, tyle odpowiedzi, a nie chcę jeszcze raz tej gry przechodzić. Cały czas kminie. O, koniec. Dziękuję. O, dalej żyję, ja pierdolę. Heaven or hell. Perhaps you've started to realize something. Mhm. Nie do końca, ale kontynuuj. But everything and everyone may not be quite what they appear to be. A tam nie były same króle przed chwilą. Three tormented beings, and so far your students have all avoided damnation, eternal suffering. Any thoughts on what might be around the corner, hidden by the fog? Something wicked this way comes. Zajebiście. Nawet po odpowiedzi od ciebie nie dostanę. Super. Pomocny jesteś, kuratorze. Kurwiatorze. Dobra, mamy, widzę, z powrotem kontrolę nad Andrew. Ej, dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek, bo już się trochę przeciągnął. Ja jestem lekko obsrany, ale dajcie mi proszę znać, bo autentycznie się zastanawiam, co by się stało, gdybym po pierwsze, Taylor pobiegł w lewo, bo nie wiem, czy jakby trudno mi trochę powiedzieć, na podstawie czego miałem podjąć decyzję i czy było tak, że jedna jest zła, a druga jest dobra. Daniela wybrałem dlatego, że niedawno znalazłem kartkę pokazującą, że on zostanie przebity dzidą. Nie znalazłem kartki, która mówiła na temat Taylor, że zostanie uduszona w ten sposób. Więc jakby miałem nadzieję, że tak to się rozegra, bo ona tam tylko miała do tej pory... Oczywiście pewnie nie znalazłem wszystkich obrazków, wiadomo. Mimo iż wydaje mi się, że patrzę na wszystko, to ewidentnie omijam dużo. Jej widziałem tylko kawałek, że ona się chowa za jakimś kamieniem, ale nie widziałem momentu śmierci. A jeżeli chodzi o Daniela, to zdecydowanie ta dzida, którą trzymał zaraz przed swoją twarzą, by go zaraz zabiła. Tak więc jestem zadowolony, ale jakby, kurwa, czekam na moment, kiedy podejmę złą decyzję. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, chociaż kto wie, może przejdę perfekcyjnie tę grę. W tym, w Until Dawnie prawie mi się udało. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa, pa.